Plewa jest jednym z wiodących producentów kominów i systemów kominowych w Niemczech i w Europie. Dostarczamy dopasowane do potrzeb klienta kompleksowe rozwiązania dla systemów kominowych i systemów odprowadzania spalin. Warunkiem łatwego montażu i prawidłowego funkcjonowania jest stosowanie wyłącznie oryginalnych elementów i części składowych firmy Plewa. Nasz przykładowy komin w swojej dolnej części składać się będzie z elementów składowych komina Unifu, komina uniwersalnego z miską odpływu kondensatu. Przed rozpoczęciem montażu należy ustalić położenie i wysokość odpływu kondensatu, drzwiczek czyszczaka i podłączenia paleniska. Najpierw zaznaczamy miejsce montażu. Należy zachować wymagane odległości minimalne od innych elementów konstrukcyjnych. Następnie przystępujemy do mieszania zaprawy. Nanosimy ją na fundament lub konstrukcję nośną stropu. Stosujemy zaprawę o wytrzymałości minimum 3 MPa. Następnie należy ułożyć warstwę izolacyjną i mocno docisnąć. Na warstwę izolacyjną nanosimy ponownie zaprawę i układamy pierwszy pustak. Należy zwrócić uwagę, aby pustaki były dokładnie wypoziomowane. Na pierwszym pustaku montuje się rurę cokołową, ustawiając ją również na zaprawie murarskiej. Następnie na misce odpływu kondensatu umieszcza się na razie na sucho kształtkę czyszczaka. Ustalając wysokość wyjścia rury do odprowadzenia kondensatu, należy uwzględnić poziom gotowej podłogi. Ustala się wymiary otworu i przenosi na następny pustak obudowy. Należy pamiętać o różnej rozszerzalności cieplnej elementów komina. Dlatego też wycięcia należy wykonać większe o 4 cm, tak aby móc umieścić elastyczną osłonę. Szlifierką kątową wycinamy otwór. Możliwe jest również zastosowanie miski odpływu kondensatu z odpływem bocznym. W opakowaniu kitu kwasoodpornego znajdą Państwo wszystkie materiały potrzebne do właściwego przygotowania kitu. Należy ją przygotować ściśle według instrukcji, dodając dokładnie jedną miarkę wody. Masę należy tak długo ugniatać w woreczku, aż stanie się plastyczna. Przy niskich temperaturach zaleca się stosowanie ciepłej wody. Kit kwasoodporny nie nadaje się do użytku, gdy zacznie pojawiać się na nim twardniejąca błonka. Na tę rurę nanosimy kit kwasoodporny i umieszczamy na nim koncentrycznie miskę odpływu kondensatu. Na krucic miski odpływu kondensatu wciskamy kolanko z tworzywa sztucznego. Należy usunąć nadmiar kitu kwasoodpornego i wygładzić fugę zwilżoną gąbką. Na kolanko PCV nasadza się rurę odprowadzającą skropliny. Używamy typowych rur kanalizacyjnych o średnicy 40 mm. Na rurze PCV montujemy kształtkę z pianki, która zapewni później dojście do krucica miski odpływu kondensatu celem dokonania kontroli. Należy wymierzyć wielkość otworu w następnym pustaku. Kładziemy pustak na zaprawie i poziomujemy go. Teraz wkładamy luźno-ceramiczny klocek ochronny miski odpływu kondensatu. Układamy ponownie pustak z
wyciętymi otworami.